Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam Was bardzo gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Tak, to już jest ten czas w roku, kiedy my friki, które nie mamy nic lepszego do roboty najwyraźniej, myślimy o Halloween. A myślimy o Halloween wcale nie dlatego, tak mi się przynajmniej wydaje, że jesteśmy satanistami, wyznajemy wiarę w jakieś monstra i potwory, a dlatego, że po prostu bardzo lubimy się przebierać, charakteryzować, to nas właśnie kręci, napędza i dlatego właśnie powstał projekt Halloween. Dlatego właśnie ja kolejny raz w październiku będę dzielić się z Wami swoimi pomysłami na Halloween, będę Wam pokazywać, jak niektóre rzeczy wykonać. Oczywiście będę w ogóle tutaj i w innych mediach społecznościowych, żeby Wam po prostu towarzyszyć i żebyśmy się dobrze bawili. I chyba na początek wypadałoby wyjaśnić ten nieco clickbaitowy tytuł. Oczywiście, tak, projekt Halloween będzie i Halloween nie zostanie wymazany z kalendarza, tylko będzie na moim kanale troszeczkę inaczej niż zwykle. Ale oczywiście wszystko płynie, świat się zmienia, YouTube się zmienia, mój kanał się zmienia i oczywiście projekt Halloween też troszeczkę ewoluuje i tak jak było na początku, 31 filmów przez 31 dni października to oczywiście jest idea piękna, wspaniała i na pewno niezwykle pociągająca, ale na tym etapie mojego życia i pracy niestety, z bólem serca przyznaję, niewykonalna. A niewykonalna przede wszystkim przy założeniu, że chcę to robić dobrze, na wysokim poziomie i nie iść w ilość, a w jakość, na czym zawsze mi zależało. A więc do rzeczy i szczegółów. Przez cały październik będą się pojawiały na kanale 3 filmy tygodniowo. Skupię się na weekendach, a więc w każdy piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 17 będzie publikowany jeden materiał. Wiecie, że ja każdy projekt Halloween próbuję jakoś urozmaicić, narzucić sobie jakąś formułę, jakieś wyzwanie, którego będę się trzymać i które będę wykonywać. W tym roku będzie tak, że każdy z tych dni weekendu, tych dni publikacji filmików będzie trochę inny, a więc w piątki będziemy sprawdzać, czy faktycznie najbardziej lubimy to, co już kiedyś widzieliśmy. Czyli ponownie zmierzę się z tematem, który już kiedyś w projekcie Halloween podejmowałam, tylko zrobię go w zupełnie nowej odsłonie, odświeżę go, poważę w wiadomościach na Instagramie wnioskuję, że podoba Wam się taki pomysł i jest to dla Was interesujące. A dla mnie będzie to zupełnie nowe i bardzo ciekawe wyzwanie, bo właściwie do każdego tematu do tej pory podchodziłam tylko raz, więc tak, już nie mogę się doczekać. W sobotę idziemy pełną parą w coś zupełnie nowego, czyli oryginalne charakteryzacje, które wcześniej u mnie na kanale się nie pojawiały, tematy, do których nie podchodziłam. Natomiast niedziela będzie zdecydowanie najbardziej rozrywkowa i na luzie. Tak, oczywiście nadal klub programu będą charakteryzacje, ale pojawią się również wyzwania, goście, sporo śmiechu. I tak, oczywiście ja też tam będę. Kolejna ultra istotna informacja jest związana z tym, że jak wiecie, zawsze zachęcam Was do tego, żebyście również tworzyli, żebyście się dzielili z innymi swoimi pomysłami. A Halloween, chociaż jakby nie pochodzi z naszej kultury, jest naprawdę świetną okazją ku temu, żebyście te swoje talenty i zainteresowania jakoś mogli ukierunkować. I żeby Was do tego zachęcić, będą konkursy rozdania. Co tydzień będę miała dla Was coś ciekawego. Nie będą to może jakieś wielkie nagrody, ale myślę, że na pewno Was ucieszą. Będziecie musieli tylko stworzyć charakteryzację, umieścić ją na Instagramie, opatrzyć ją odpowiednim hashtagiem. Ten hashtag to phfreaks. Ja wybiorę najlepsze według mnie Wasze charakteryzacje i umieszczę je w którymś z filmików tutaj, a tę, która najbardziej chwyci mnie za serce, nagrodzę. Po szczegóły tych rozdań, w tym oczywiście regulamin, odsyłam Was na Instagram Dorota's Freaks. Tam obserwujcie posty i relacje, wszystko powinno być jasne. I to chyba wszystko z takich najważniejszych informacji. Ja mam szczerą, gorącą nadzieję, że spodoba Wam się ta nowa formuła, że rozumiecie, że wszystko się zmienia i ja również i moje podejście do kanału również. A dzisiaj mogliście zobaczyć małą zajawkę również pewnej charakteryzacji, która się tutaj pojawi. Pojawi się pełen tutorial, więc bądźcie czujni. Dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że o niczym mega istotnym nie zapomniałam. W komentarzach napiszcie mi koniecznie, jak podoba Wam się mój nowy, świeżutki halloweenowy wystrój. No i co, zabieramy się do halloweenowej roboty. Wy wymyślajcie i twórzcie swoje charakteryzacje. Widzimy się już w najbliższy piątek.
Do zobaczenia, kochani. Aha, i kto do końca wytrzymał moje gadanie, pisze Gertruda i Stefan.